Witam na kanale YouTube Kalwaria Zebrzydowska. Jeśli widzicie na ekranie dzwoneczek, to naciśnijcie go. Wtedy będziecie powiadamiani o naszych nowych programach. Obok macie słowo Subskrybuj. Jeśli jeszcze tego nie uczyniliście na poprzednich spotkaniach, kliknijcie na nie dla zaznaczenia, że lubicie ten kanał, a jego programy uważacie za wartościowe. Uprzejmie prosimy o wsparcie naszej działalności. Pomożecie nam w ten sposób rozwijać się i docierać do coraz liczniejszych odbiorców. Jest to Wasz wkład w ewangelizację świata zleconą przez Chrystusa. Numer konta i wszelkie dane zawarte są w opisie programu. To, co dobrego możecie uczynić, to przesyłajcie nasze programy, linki i namiary rodzinie, przyjaciołom i znajomym. Zostawiajcie swoje komentarze pod programem i piszcie do nas. Jeśli ktoś chciałby się spotkać z nami i porozmawiać jest to możliwe, da się to zorganizować. Jeśli dzisiejszy film się spodoba, dajcie łapkę w górę. Czy prorok może się mylić? Żeby odpowiedzieć na te pytanie, przeczytajmy dwie historie Starego Testamentu Pierwsza jest zapisana w pierwszej księdze Samuela, w szesnastym rozdziale, od wersetu pierwszego. I rzekł Pan do Samuela, dopókiż będziesz bolał nad Saulem, że ja nim wzgardziłem, aby nie był królem nad Izraelem. Napełnij swój róg olejem i idź, posyłam cię do Isajego w Betlejem albowiem upatrzyłem sobie króla między jego synami Samuel zaś rzekł Jakże mogę pójść gdy usłyszy o tym Saul zabije mnie a pan odrzekł weź z sobą jałówkę i mów że przybyłeś złożyć ofiarę panu zaproś też Isaego na ucztę ofiarną a ja cię potem powiadomię co masz dalej czynić? Namaścisz mi zaś tego, którego ci wskażę. I uczynił Samuel, jak mu nakazał Pan: poszedł do Betlejemu, a starsi miasta, wystraszeni, wyszli naprzeciw Niego i rzekli: Czy Twoje przyjście oznacza pokój? On odrzekł: Pokój! Przyszedłem, aby złożyć ofiarę Panu. Poświęćcie się, aby móc pójść ze mną na ucztę ofiarną. Poświęcił też Isajego wraz z jego synami i zaprosił ich na ucztę ofiarną. A gdy przyszli, zobaczył Eliaba i pomyślał: Zapewne ten jest pomazańcem pana. Ale pan rzekł do Samuela: Nie patrz, na jego wygląd i na jego wysoki wzrost nie uważam go za godnego albowiem Bóg nie patrzy na to na co patrzy człowiek człowiek patrzy na to co jest przed oczyma ale Pan patrzy na serce potem przywołał Isaj Abinadaba i kazał mu przejść przed Samuelem ale ten rzekł także nie tego wybrał Pan Isaj przyprowadził szammę, ale Samuel rzekł: I tego nie wybrał pan. I przyprowadził Isaj siedmiu swoich synów przed Samuela, ale Samuel rzekł do Isajego: Nie wybrał ich pan. Potem rzekł Samuel do Isajego: Czy to już wszyscy młodzieńcy? A ten odrzekł: Pozostał jeszcze najmłodszy, lecz on pasie trzodę. Rzekł więc Samuel do Isajego: Poślij po niego i sprowadź go. Nie zasiądziemy do stołu, aż przyjdzie tutaj. Posłał więc i sprowadził go. A on był rumiany i miał piękne oczy i ładny wygląd. I rzekł pan: Wstań, namaść go, gdyż to jest ten. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci. I od tego dnia duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Samuel zaś powstał i poszedł do Ramy. Z polecenia Bożego prorok Samuel przybył do Betlejem, by namaścić jednego z synów Isajego na króla Izraela. Gdy Samuel zobaczył Eliaba, Przystojnego, postawnego mężczyznę był przekonany, że to on będzie królem Izraela. Bóg jednak objawił mu, że wygląd zewnętrzny nie ma takiej wartości jak charakter człowieka. Ku zaskoczeniu wszystkich Bóg wskazał Dawida, który był rumiany i miał piękne oczy i ładny wygląd, jako kandydata na króla. Druga historia zapisana jest w pierwszej księdze kronik w rozdziale 17 od wersetu pierwszego. A gdy Dawid zamieszkał w swoim domu, rzekł do proroka Natana: Oto ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a skrzynia przymierza pańskiego pod zasłonami. Wtedy odpowiedział Natan Dawidowi: wszystko, co masz w sercu swoim uczyń, gdyż Bóg jest z tobą. Lecz jeszcze tej samej nocy doszło natana słowo boga tej treści. Idź i powiedz Dawidowi, słudzememu, tak mówi Pan, nie ty zbudujesz mi dom, abym w Nim mieszkał. Przeczytajmy 22 rozdział. Pierwszej księgi kronik i tam od wersetu siódmego: I przemówił Dawid do Salomona: Synu mój, ja zamierzałem zbudować świątynię dla imienia Pana Boga mojego, lecz doszło mnie słowo Pana tej treści. Wiele krwi przelałeś i wielkie wojny prowadziłeś. Nie możesz więc zbudować świątyni dla imienia Mego. Gdyż wiele krwi wylałeś na ziemię przede mną. Ale oto narodzi ci się syn. On będzie mężem spokoju, i ja sprawię, że dozna spokoju od wszystkich swoich nieprzyjaciół wokoło. Imię jego będzie Salomon, i za jego czasów dam pokój i wytchnienie Izraelowi. Gdy Dawid umocnił się na swoim tronie, i w Izraelu zapanował spokój, postanowił wybudować Bogu świątynię w Jerozolimie. Prorok Natan poparł inicjatywę króla. W nocy Bóg objawił Natanowi, by przekazał Dawidowi, że nie życzy sobie, by to właśnie on wybudował świątynię. Przyczyną był fakt, że Dawid wiele lat spędził biorąc udział w wojnach. Jego ręce rozlały wiele krwi. Przywilej budowy świątyni przypadł Salomonowi, synowi Dawida, człowiekowi pokoju. Prorok nie jest cały czas pod natchnieniem, a wtedy, jako osoba prywatna, ma własne zdanie, myśli i opinię. Kiedy mówi pod natchnieniem lub przekazuje to, co Bóg mu objawił, Wtedy na pewno się nie myli. Gdy prorok komunikuje, Pan mi objawił, Bóg mi powiedział, Bóg kazał mi powiedzieć, to znaczy, że mamy do czynienia z poselstwem od Boga, a nie od osoby prywatnej. Wtedy treść poselstwa nie podlega żadnej dyskusji. Prorok podlega Bogu, a nie Bóg prorokowi. Bóg objawia się prorokowi kiedy, gdzie i jak chce. Prorok nie jest świadomy, kiedy, gdzie i jak objawi mu się Bóg. Bóg nie jest zależny od proroka. Gdy prorok planuje widzenie, to znaczy, że jest fałszywy. Za dni Ellen White działał czyniący cuda pewien człowiek, który przedstawiał się jako Boży prorok. Ellen White zapytała go, czy mógłby przyjechać i pokazać swoje cuda. On wyraził zgodę i uzgodniono miejsce i termin spotkania. Wtedy Ellen White orzekła, że jest to fałszywy proro. Uzasadniła, że Bóg jest całkowicie wolny: człowiek nie może go zniewalać i zmuszać do działania, nie może planować, kiedy, gdzie i jak Bóg mu się objawi. Jeśli chcemy właściwie interpretować pisma Ellen White, musimy wziąć pod uwagę fakt, że niektóre jej pisma są dla osób indywidualnych i nie dotyczą wszystkich. Pewna osoba miała problemy zdrowotne. W związku z tym Ellen White odradzała jej spożywanie jajek. Pewnie adwentyści to podchwycili i zaczęli głosić, że Bóg objawił siostrze White, by nie spożywać jajek. Do innej osoby osłabionej po przejściu choroby Ellen White napisała, aby do swojej diety włączyła jajka. Inni to podchwycili. I zaczęli głosić, że Bóg objawił swojej służebnicy, by spożywać jajka. Czytając poselstwo spisane przez Ellen White, aby je właściwie zastosować w praktyce, należy wziąć pod uwagę kontekst historyczny i realia jej opoki. W drugiej połowie XIX wieku kobiety w Ameryce. Nosiły długie suknie aż po ziemię. Podczas chodzenia zamiatały nimi wszystko, co było na ziemi. Ellen White napisała, że z tego powodu wnoszą one do swoich mieszkań różne choroby i radziła, aby je skrócić. Pewne młode kobiety, próbujące usprawiedliwić uczęszczanie na nabożeństwa w spódniczkach mini, zaczęły powoływać się na tą radę. Ellen White. Ellen White napisała, że zakup roweru jest grzechem marnotrawstwa i adwentyści nie powinni tego je robić. W jej czasach rower był krzykiem mody i techniki. Kosztował więcej niż dobry koń z powozem. Obecnie jest inaczej i nie możemy komuś zabronić kupna roweru. Powołując się na naukę Ellen White, to poselstwo może mieć dzisiaj zastosowanie do wyboru kupna samochodu: czy kupić sobie wypasioną brykę za wielkie pieniądze, czy skromniejszy samochód. Ellen White napisała, że kobiety powinny umieć zaprzęgać konie. W tamtych czasach wielu adwentystów. Zamieszkiwało na odludnych farmach. Gdyby coś się złego stało, na przykład mężowi, kobieta nieumiejąca zaprzęgać konie, miałaby problem sprowadzić pomoc dla niego. Dzisiaj to poselstwo można by odnieść do korzyści posiadania przez kobietę prawa jazdy. Te przykłady ukazują, że aby właściwie zrozumieć pisma Ellen White. Trzeba brać pod kontekst historyczny, okolicznościowy i do kogo zostały one skierowane. Niektórzy przeciw autorytetowi ducha proctwa Ellen White podnoszą zarzut, że niektóre jej zapowiedzi się nie wypełniły. Gdy siostra White ostrzegała kogoś przed skutkami jego niewłaściwego życia, a ta osoba przyjęła jej ostrzeżenia, to oczywiste jest, że zapowiedź się nie spełniła. Wiele jej poselstw miało charakter warunkowy, i ich spełnienie się zależało od postawy ludzi, których dotyczyły. Świetnym przykładem tego jest historia Jonasza. Bóg wysłał go do Niniwy, i prorok zapowiedział, że za 40 dni miasto przestanie istnieć. Gdy król asyryjski i cała Niniwa ukorzyli się i pokutowali, Bóg cofnął swój wyrok i zapowiedź Jonasza się nie spełniła. Możemy o tym przeczytać sobie w jednej z ksiąg proroków mniejszych w Starym Testamencie, w księdze proroka Jonasza. Tam w rozdziale trzecim odnajdujemy następujące poselstwo, które nas interesuje. Księga Jonasza, rozdział trzeci, czytamy od wersetu pierwszego po dziesiąty. Słowo pana tej treści powtórnie doszło Jonasza. Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuję. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa pana. A Niniwa była bardzo wielkim miastem, na trzy dni drogi pieszej. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia i wołał tak: Jeszcze czterdzieści dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we Włosienice, wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swego tronu, zdjął swój płaszcz, obłukł się we Włosienicę i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz: Ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą. Niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech wożą włosienice, zarówno ludzie, jak i bydło. I niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swej złej drogi i od bezprawia, własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu, i nie zginiemy. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi. Wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. W 1863 roku Ellen White otrzymała widzenie o potrzebie reformy zdrowia wśród adwentystów. Wtedy napisała m.in. Pokazano mi, że więcej wypadków śmiertelnych następuje z powodu przyjmowania lekarstw, niżeli z powodu wszystkich innych przyczyn razem wziętych. Lekarstwa nigdy nie leczą chorób, zmieniają tylko rodzaj choroby i jej umiejscowienie. Sama natura jest jedynie skuteczną odnowicielką i o ile lepiej wykonałaby swoją rolę. Gdyby pozostawiono ją samą sobie. Mówię Wam to, ponieważ nie mogę tego przemilczeć. Chrystus zapłacił zbyt wielką cenę za odkupienie człowieka, aby tak bezlitośnie traktować Jego ciało, co spotykamy przy stosowaniu leków. Należy zaniechać leczenie przy pomocy leków. Na tym punkcie lekarz musi posiadać czułe, wrażliwe i czyste sumienie. Leczenie środkami farmaceutycznymi należy według możliwości szybko usuwać z życia, aż porzuci się je całkowicie. Lekarz, który w swoim zawodzie polega na stosowaniu lekarstw, pokazuje, że nie rozumie delikatnego mechanizmu ludzkiego organizmu. Gdyby w kraju znajdował się jeden lekarz zamiast tysięcy, można by zapobiec wielu przedwczesnym zgonom. Mnóstwo lekarzy i mnóstwo leków stało się przekleństwem mieszkańców tej ziemi i przyprawiło tysiące i dziesiątki tysięcy ludzi o przedwczesną śmierć. Na tej podstawie są osoby, które w ogóle nie przyjmują lekarstw. Odrzucają medycynę i stosują jedynie naturalne środki lecznicze. Niektórzy chorzy są nakłaniani, aby odrzucili całkowicie osiągnięcia współczesnej medycyny, ufając, że Bóg im pobłogosławi, a ich szczerość i naiwność nagrodzi uzdrowieniem. Kto nie rozumie kontekstu historycznego poselstwa siostry White o lekarstwach i lekarzach, będzie miał kłopoty i popadnie w błędny fanatyzm. W XIX wieku lekarze znali choroby, ale nie potrafili wyjaśnić ich przyczyn. Leczyli w sposób doświadczalny, na zasadzie prób i błędów. Na bazie własnych doświadczeń i przypuszczeń, poruszając się jakby we mgle. Medycyna była jeszcze w powijakach. Nie znano wirusów, zarazków i bakterii. Co roku wiele kobiet umierało na gorączkę połogową, ponieważ lekarze nic nie wiedząc o drobnoustrojach, nie myli rąk i nie dezynfekowali instrumentów między badaniami kolejnych pacjentek. Stosowane wówczas lekarstwa bardziej szkodziły niż leczyły. Na różne choroby prawie w każdym przypadku przypisane lekarstwa były narkotykami lub trującymi związkami dzisiaj zabronionymi i niewskazanymi. Składnikami lekarstw były tytoń, alkohol, kofeina, strychnina, opium, rtęć, arszenik itd. Na przykład, ówcześni lekarze byli zdania, że aby wyleczyć chorego, trzeba oczyścić jego organizm, powodując u pacjentów wymioty i biegunki. Stosowano ku temu lek, którego głównym składnikiem była strychnina, potężna i śmiercionośna trucizna. Powszechnie stosowano upuszczanie chorym krwi. A cierpiącym na płuca zalecano palenie tytoniu. Dzisiaj sytuacja w medycynie uległa wielkim pozytywnym zmianom, ale trzeba uczciwie przyznać i chcę to teraz podkreślić że w wielu wypadkach poselstwo Ellen White o ograniczonym zaufaniu do środków farmaceutycznych i lekarzy zachowuje nadal wiele ważnych i aktualnych elementów. Zastanawiając się nad jego ponadczasowym znaczeniem, dochodzimy do wniosku, że należy rozsądniej korzystać z usług lekarzy i lekarstw. Chociaż siostra White ma rację, są sytuacje, w których bez lekarza i środków farmaceutycznych możemy nie przeżyć. Co zrobisz w wypadku zapalenia wyrostka robaczkowego? Czy będziesz próbować wyleczyć zapalenie wyrostka robaczkowego ziołami bez operacji? Czy zgodzisz się na operację bez chemicznego znieczulenia i odrzucisz leki uśmierzające pooperacyjny ból? Gdy zostanie wykryty u ciebie nowotwór, czy odrzucisz operację i chemioterapię na rzecz gorących okładów i herbatek ziołowych? Czy mając zaawansowaną cukrzycę, odrzucisz insulinę, gdy nie żyć Zatoki gardła przejdzie w ostre zapalenie płuc, czy odrzucisz pomoc lekarską. Mądre i właściwe korzystanie z daru proroctwa. Może uchronić nas przed błędnymi decyzjami i ich skutkami. W Starym Testamencie zachowała się ciekawa relacja. O dwóch królach: Achabie i Jehoszafacie. Achab przez 20 lat, od 874 do 853 roku przed naszą erą, był królem Izraela. A Jehoszafat przez 24 lata, od 872 do 848 roku przed naszą erą, był królem Judy. Pozwólcie, że przeczytam teraz dość dłuższy fragment zapisany w pierwszej księdze królewskiej w rozdziale 22 od wersetu pierwszego po 37. Pierwsza księga królewska, dwudziesty drugi rozdział. I tam czytamy wersety od pierwszego po trzydziesty siódmy. Przez trzy lata nie było wojny między Aramejczykami a Izraelem. Lecz w trzecim roku zjechał Jehoszafat, król judzki, do króla izraelskiego. To też król izraelski rzekł do swoich dworzan. Czy wiecie, że do nas należy ramot gileackie, my jednak zwlekamy z odebraniem go z ręki króla aramejskiego?" Rzekł też do Jehoszafata. Czy ruszysz ze mną na wojnę pod ramot gileackie? Jehoszafat zaś odpowiedział królowi izraelskiemu: "Ja zrobię tak, jak ty, Mój lud, jak twój lud, a konie moje, jak Twoje konie. Jehoszafat rzekł jeszcze do króla izraelskiego. Wpierw jednak, Zapytaj Pana o wyrocznię. Król Izraelski zgromadził więc proroków w liczbie około 400 mężów i zapytał ich, czy mam wyruszyć na wojnę pod Ramot Gileackie, czy też mam tego zaniechać? A oni odpowiedzieli, wyrusz, a Pan wydaje w rękę króla. Lecz Jehoszafat zapytał, czy nie ma tutaj jeszcze jakiegoś proroka Pana, abyśmy i Jego zapytali? Król Izraelski odpowiedział Jehoszafatowi. Jest jeszcze jeden mąż, przez którego moglibyśmy zapytać się Pana, lecz ja go nienawidzę, gdyż nie zwiastuje mi nigdy nic dobrego, a tylko zło. Jest to Micheasz, syn Imli, a Jehoszafat rzekł. Niech król tak nie mówi. Wtedy król izraelski zawołał jednego z dworzan i rzekł sprowadź tu szybko Michaasza, syna Imli. Król izraelski zaś i Jehoszafat, król judzki, siedzieli na swoich tronach, przyodziani w szaty uroczyste na placu naprzeciwko bramy wjazdowej do Samarii, a wszyscy prorocy prorokowali przed nimi. Jeden z nich, Sedekiasz, Syn Kenany sporządził sobie żelazne rogi i mówił Tak mówi Pan, nimi będziesz budł Aramejczyków, dopóki ich zupełnie nie wytępisz. Wszyscy też prorocy tak samo prorokowali, mówiąc „Wyróż do ram od a poszczęści Ci się i Pan wydaje w ręce króla. A posłaniec, który poszedł, aby przywołać Michaasza, rzekł do niego tak. Oto wszystkie wypowiedzi proroków są jednakowo pomyślne dla króla. Oby twoje słowa były jak słowa każdego z nich. Przepowiadaj dobrze. A Michaasz odpowiedział. Jako żyje Pan, że będę mówił tylko to, co mi powie Pan. A gdy przyszedł do króla, Król rzekł do niego, Michaszu, czy mamy ruszyć przeciwko Ramot Gilackiemu na wojnę, czy też tego zaniechać? A on odpowiedział, wyrusz, a poszczęści ci się i Pan wydaje w ręce króla. Tedy rzekł król do niego, ileż razy mam cię zaklinać, byś mi nie mówił nic innego, jak tylko prawdę w imieniu Pana. Wtedy rzekł, widziałem całego Izraela rozproszonego po górach, jak owce, które nie mają pasterza. Pan zaś rzekł: Ci nie mają pana, niechaj każdy wraca do swego domu w pokoju. Wtedy król izraelski rzekł do Jehoszafata: Czy nie mówiłem ci, że ten nie zwiastuje mi nic dobrego, a tylko złe? On zaś rzekł. Słuchaj przeto słowa Pańskiego. Widziałem Pana siedzącego na swoim tronie. A cały zastęp niebieski stał przy nim, po jego prawicy i po lewicy. A Pan rzekł: Kto zwiedzie Ahaba, aby wyruszył i poległ w ramot gileackim? I jeden mówił to, a drugi owo. Wtedy wystąpił duch i stanął przed Panem i rzekł: ja go zwiodę, a Pan rzekł do niego: W jaki sposób? A on odpowiedział: Wyjdę i stanę się duchem kłamliwym w ustach wszystkich jego proroków. Wtedy on rzekł: Tak, Ty go zwiedziesz, Ty to potrafisz, idź więc i uczyń tak. Otóż teraz włożył Pan ducha kłamliwego. W usta tych wszystkich Twoich proroków Pan zapowiedział Tobie nieszczęście. Wtedy przystąpił Sedekiasz, syn Kenana i uderzył Michasza w policzek mówiąc, jak to? Więc Duch Pana odszedł ode mnie, aby mówić przez Ciebie, a Michaasz rzekł, Przekonasz się o tym w tym dniu, kiedy będziesz biegał z izby do izby, aby się ukryć. Wtedy król izraelski rzekł: Zabierz Michaasa i zaprowadź go z powrotem do Amona, do dowódcy miasta, i do Joasza, syna królewskiego. I powiedz im, tak mówi król: osadźcie go w więzieniu i żywcie go skąpo chlebem i wodą. Dopóki nie wrócę szczęśliwie. Michał zaś rzekł: Jeżeli ty szczęśliwie powrócisz, to pan nie mówił przeze mnie. I dodał jeszcze: Słuchajcie tego wszyscy ludzie. Potem wyruszył król izraelski oraz Jehoszafat, król judzki, przeciwko Ramot Gilackiemu. Król izraelski rzekł tam do Jehoszafata, że pójdzie do walki w przebraniu. Ty wszakże rzekł do niego, zachowaj swoje szaty. Potem król izraelski przebrał się i ruszył do walki. Król aramejski zaś dał taki rozkaz swoim trzydziestu dwom dowódcom wozów wojennych: Nie wdawajcie się w bitwie z byle kim, czy pospolitym, czy znakomitym, ale tylko z samym królem izraelskim. Gdy więc dowódcy wozów wojennych dostrzegli Jehoszafata, pomyśleli, zapewne ten jest królem izraelskim i zwrócili się przeciwko niemu, aby z nim stoczyć bój. Lecz Jehoszafat wydał okrzyk i potem dowódcy wozów wojennych poznali, że nie on jest królem izraelskim. Odstąpili więc od niego. Wtem pewien wojownik, Ni stąd, ni zowąd. Naciągnął łuk i trafił króla izraelskiego w spojenie między pasem a pancerzem. A ten rzekł do swojego woźnicy: Zawróć i wywieź mnie z pola bitwy, gdyż jestem ranny. Lecz właśnie w tym dniu bitwa zaostrzała się coraz bardziej, i król musiał stać na Rydwanie naprzeciw Aramejczyków aż do wieczora. Wieczorem zaś zmarł, a krew z rany spływała do wnętrza Rydwanu. O zachodzie słońca rozległ się w obozie okrzyk: Każdy do swojego miasta, każdy do swojej ziemi bo król nie żyje i przywieziono go do Samarii i tam w Samarii pochowano króla. Monarcha północnego królestwa izraelskiego, Ahab, poprosił króla Judy, Jehoszafata, o pomoc militarną, by wyzwolić Ramot Gileackie spod okupacji aramejczyków. Jehoszafat się zgodził, ale zaproponował aby najpierw zapytać o to Boga. Wobec tego zapytano w tej sprawie około 400 pseudoproroków. Wszyscy zachęcali, aby wyruszyć na wojnę o Ramot Gileackie, zapowiadając pomoc Boga i zwycięstwo. Lecz Jehoszafat zdawał sobie sprawę, że ci urzędowi prorocy Wysługujący się dworowi izraelskiemu nie są wiarygodni. Wyprosił więc, aby opinię o wszczęciu wojny z Aramejczykami przedstawił prawdziwy, aczkolwiek z tego powodu niepopularny prorok Boży Michał. Ahab z wielką niechęcią zgodził się. Zapytany o wyrocznię, Michał zapowiedział klęskę koalicji izraelsko-judzkiej w wojnie z Aramejczykami o Ramot Gileackie. Mimo tego Ahab nie usłuchał słów proroka i razem z Jehoszafatem wszczął działania wojenne. Ahab czuł, że coś jest nie tak, więc na wszelki wypadek przebrał się, by Aramejczycy nie rozpoznali w nim króla izraelskiego. Lecz to nic nie pomogło. Przypadkowo wystrzelona z łuku strzała trafiła Achaba i pozbawiła go życia. Judejczycy i Izraelici przegrali bitwę. Bóg ocalił Jehoszafata, który wrócił do Jerozolimy. Michaasz miał rację. Ahab odrzucił jego poselstwo i stracił życie. Jehoszafat, który odczuwał respekt wobec Bożego proroka, ocalał. Wojna skończyła się klęską koalicji izraelsko-judzkiej i wielu ludzi niepotrzebnie zginęło. Ponieważ historia jest szkołą życia, wyciągnijmy z tej biblijnej relacji wnioski dla siebie. Wszystkie osoby pragnące otrzymać wydruk dzisiejszego materiału, proszę, aby nas o tym powiadomiły, a my mailowo im wyślemy. Pamiętajcie, że na facebooku naszego kanału prowadzimy księgarnię wysyłkową. Mamy tam pozycje płatne i bezpłatne. Poszperajcie, jeśli coś Was zainteresuje, zamówcie, a my pocztą Wam wyślemy. Dziś szczególnie polecam pięknie ilustrowaną, bogatą w zdjęcia i mapki, wartościową książkę Życie Jezusa w cenie 30 zł. Do książki dołączone są dwa filmy na płytce lub audiobook. Ilość książek jest ograniczona, więc spieszcie się, bo nie mamy ich za dużo. Dziękuję za uwagę. Życzę wszystkiego najlepszego. Amen.